Halo, cześć, witajcie! Tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym Necrosmithie. Ale żeśmy kasiory nawalili, a mnie nadal na to nie stać. Co to w ogóle są za rzeczy te cyberzaury? Jak one 150 koła kosztują, ile to trzeba pieniędzy zebrać? Części golema i przeklętej zbroi. Tego też nie widziałem chyba. Części jaszczurów, też tego nie mam, kupmy to. Golem i przeklęta zbroja niech będzie, to nowe. Części z kości co noc, to już mamy. Maksymalna liczba tytanów do 3 mogę zwiększyć. To już ostatnie pieniądze na to wydam. 3 nowy artefakt może. Bo tu trochę tych artefaktów nawaliłem. A w ogóle jest, mówicie, że jeszcze dużo artefaktów mi zostało na pierwszej mapie na przykład do zgarnięcia. Plus 10 do wzroków, jeżeli w pobliżu nie ma sprzymierzeńców. Takie średnie. Te wrotki mi się ostatnio spodobały. To jest zaskakująco dobre, to leczenie. Nieumarły dodaje dodatkowe 50 obrażeń leczą wroga, to zostaje na wieki wieków, amen. To jest najlepszy artefakt w grze. I szybkość nieumarłych w nocy. To takim zwiększało chyba tą szybkość, jak ich wypuszczałem. Ale to aż 30? To nie było, to więcej było. Plus 15 do zbroi, ale ich szybkość obniża się o 20%. To też się wydaje być dobre. 15 do zbroi, jak oni czasami otrzymują obrażenia po 20, to kurde, ja bym to wziął. Mniejsza prędkość, ale oni są niezniszczalni teraz. Plus 1000 do HP wypuszczonego z portalu. Za każde zniszczone leże wroga dodatkowe surowce. Kurde, 250 zł, myślałem, że to dużo, jak ja zgarniam 75 koła, to dajcie spokój. Bez różnicy. To też mi mówicie, że jest dobre. Ten kieszonkowy magnes, że nie umarł pod kontrolą, otrzymuje aurę obfitości, ja mogę nim sterować i zgarniam mega dużo surowców na starcie. To też jest ciekawe. Ale ja bym zaczął chyba jednak od tego, a tą aurę obfitości wziął na dodatkowy slot. Ale teraz weźmy sobie dodatkowego tytana, bo rzeczywiście 3 tytany to mogą mi się przydać. Bo ja bym spróbował ten ostatni dysk zagrać. Co to jest w ogóle za mapa? Jakaś donut, what the fuck? Zobaczmy, co to jest! No, czy ja dam radę tutaj w ogóle? O co chodzi? No to ta druga mapa w porównaniu do pierwszej to była milion razy trudniejsza. Nie wiem, czy sobie tutaj dam radę. Kota od razu wypuszczamy. Pauza. Od razu Jotuna. O Boże, tu muszą być mocne rzeczy do zgarnięcia. Dobra, dawaj mi tutaj tego typa na starcie od razu na zwiady. I tak, tu popełniłem błąd. To nie jest czerwone. Przeczytałem R i od razu powiedziałem czerwone. To jest niebieskie. Wiem. Nie jestem daltonistą. Ktoś się spytał. No dobra, lecisz typie. Jestem ciekaw, jacy tu pierwsi przeciwnicy będą wychodzić. A ty to przejmiesz, czy nie? Chyba nie. Co to jest? Głowa anioła? Aurole ma, what? Ciekawe. Noga anioła. Kurde, to ja chcę anioła złożyć. Czekam z aniołem, czy od razu składam dalej? Kurde, nie wiem. Ty, no ja już tu mam część Jotuna. Już mogę Jotuna normalnie złożyć tego. I tu jakiegoś specjalnego, zobacz. Z Tesseractem. Atak przestrzenny. Ule to many kosztuje. No dobra, no. Dawaj, też na zwiady. O, nie jesteś specjalny. Ale gówno, miałem nadzieję, że będziesz specjalny. Jaką masz prędkość? 54. Ale masz wzrok milion razy lepszy jak ten szkielet. Ten szkielet jest fatalny do odkrywania mapy, jeżeli chodzi o wzrok. Wzrok. To chciałem powiedzieć, wzrok. Dobra, na razie nas nikt nie atakuje, tu jest na razie Gigalus Arbus, tu widzę koniec mapy już w ogóle. Ale no to chwilowy, nie? Oby. Kurde, nie wiem, czy z tym czekam. Dawaj kolejnego Jotuna tu bym zrobił, może jakiegoś lodowy miecz, topór obosieczny, a tu totem uderzeniowy i topór. No nie wiem, no tu kombinu... O Jezu, jakie nie mam many w ogóle, jakie nie mam many! Jaki drogi jest ten Jotun? Same części Jotuna tu w ogóle są. Dobra, wskrzeszamy cię. Jest! Fechtmistrz. Szybkość i uszkodzenia zwiększone. Dobra, no wypuszczamy cię na zwiady oczywiście. Ale wiesz co, ty pójdź na lewo, bo oni idą w prawo, żebyście nie chodzili przy sobie. Ja go tak posteruję, żeby tutaj w lewo pochodził. O, mówiliście też, żeby te bazy częściej rozwalać. O, już widzę, pierwsza baza to jakiś atak idzie, wypuszcza. Laboratorium alchemiczne, 2 regeneracji wszystkich części ciała magicznych. Tu ma 25 koła HP! Dużo. No dobra, dawaj ten regen na magiczne części ciała. To jest magiczne? Ta, głowa anioła jest magiczna.
Chyba nie będę czekał, tu już wyślę kogoś na atak? Na bazy tego aniołka? Ale on nie ma wampiryzmu. Ale regena ile ma? Regenu? Kurde, no muszę zrobić na atak, powiem wam. Dobra, zróbmy. Głowa anioła, noga anioła, druga noga jotuna. W pancerzu. Ile w ogóle wszystkiego ja mam pancerza tutaj? On otrzymywać obrażeń nie będzie. Ręce. Dobra, to... Nie wiem, skrzydło, ale dupa. Nie mam żadnego innej ręki. No nie będę szkieleta dawał. A mam dwa skrzydła. Może latać. Tylko to mało obrażeń zadaje. No ale na bazy chyba da radę, nie? No dobra, spróbujmy. Boże, jak ja mam mało części ciała. Kota znowu wypuść. Przepraszam. Dobra, wypuszczamy go na atak. O Jezus, jak ty wyglądasz paskudnie. No i zobaczmy. Idą mimiki tutaj. Z dwóch baz jakby szły. Dobra, to ja na tej mapie nie pogram. Jak ja widzę, co tu się dzieje. Co? Ja im tysiak awelnąłem i oni żyją. Najtańszej ciała pozostaje na miejscu zniszczonego każdego nie... Co tu się dzieje w ogóle? Przecież to nie mam żadnych szans. Ciało stalowy golem. Wampiryzm, dawaj. Klata jakaś, najlepsza co da. 600, tu 930. Stalowego golema, ręce jakieś mocne. Przeklęty młot na tej zbroi jakiejś. Róg. Totem. Róg. Z pistoletem parowym. Weźmy pistolet parowy. Noga przeklętej zbroi i noga jotuna. Dobra, i resztę sprzedajemy. No tych szkieletów to ja naprawdę chyba już w ogóle nie będę nigdy robił. Ty, ja może tytana powinienem na samym starcie zrobić. I na atak na leża lecisz. No ty masz wampiryzm, więc może przeżyjesz. Oj, tutaj fajnie ciśniesz. Młocik, no. Ten nie jest zły. Ten pistolet parowy też fajnie bije. Ile oni biją w zamek w ogóle? Nie, dobra, dają se radę. Ten się trzyma na zasięg, tyle jest dobrego. Kurde, ale już mam dwie bazy. Po 25 koła każda. No, ta mapa chyba do łatwych nie należy. Okej, ale to jest dziwne przejście w ogóle, ty. To z drugiej strony. Ty, tutaj kogoś ustawić na obronę i jest bardzo dobrze. To jest super miejsce na obronę. Ten przynajmniej sobie przeleci prosto do bazy. No zobaczymy, czy da radę. Super by było, zaraz dzień, więc tu znowu kolejni przeciwnicy wyjdą. Więc może tu być mały kłopot już. No i idzie już atak. Nie bije to dużo. Ja mam tak pancerza dużo, że to jest głowa mała. No i mówię, że ja dodatkowe obrażenia zadaję dzięki temu... O Jezus, jak oni biją. Nie, żadnych szans. Żadnych szans, ci przeciwnicy, to jest jakiś absurd. Jeżeli chodzi o damage. Co oni robią za damage w ogóle? Do obrony jakiegoś muszę mieć też dobrego, na wampiryzm. Elite hit na wampiryzm, tutaj pancerz, jakaś dobra klata, ręce na duży damage. To było gówno. No nie wiem, te rogi zagłady tego jedynie. Noga elite hit, noga jotuna. I do obrony zamku kogoś tutaj muszę. Dawaj. Może z tym wampiryzmem da radę, ale... Damage'a mieć nie będzie. Ile oni biją? Dobra, ten sobie daje radę dzięki temu wampiry... Ile to bije? Co to trzeba mieć za ludzi? Nie no, tutaj tytan to jest jedyne, co ma w ogóle jakikolwiek sens. Co tu się dzieje? No nie ma szans. Nie no, trzeci dysk to jest jakiś Fata Morgana. Co to było w ogóle? Co tu trzeba mieć za upgrade'y? Twój cel wygląda jak kolejny dysk, tylko tak wygląda. Jaka jest różnica? Jest mistrz, więc jest kontrola. Słucham? Powiedziałeś, że jest mistrz? Tak. Który ma dłoń wielkości naszej wieży? Tak. Czy możesz chociaż, no wiesz, zebrać tę księgę? A nie skarżyłeś się, że za mało ci mówię? Zmieniłem zdanie. Wiedza przynosi cierpienie. Kotom się nie da dogodzić. Dobra, co tu jest do ulepszenia? Naprawianie. A wezmę, bo naprawić mogę od razu zamek. Więc co, więcej chyba części ciała, jaszczurów? Co tu jest? Błyskawice ulepszyć. 10 koła bije!
Dobra, nie, no ten dysk główny olewam. Ten już ogarnęliśmy, może pofarmmy dzisiaj na tym pierwszym dysku. On powinien być w miarę prosty, tutaj jak padnę, no to będę w szoku. Tu przeciwnicy byli w miarę S, więc tu fajnie byłoby pofarmić po prostu trochę golda. Jestem ciekaw, czy tutaj farmienie jest tak samo łatwe jak na innych dyskach. Ile dostajemy golda? A nie jest napisane. No chyba nie jeden golda, nie? Czaj. Jeden! Na drugim dysku 20 dostawałem za to. O nie, tu trzeba farmić tylko na drugim. Bez kitu, przecież to jest dysproporcja w ogóle kosmiczna. Ale możliwe, że na tym dysku jeszcze nie mam wszystkich zgarniętych artefaktów. Więc ten dysk będzie bardzo prosty. Ale wydaje mi się, że możemy na nim zaraz zagrać, żeby zgarnąć te artefakty. Kurde, no przecież ja miałem od razu części ciała Jotuna, jakieś zbroi te, a ci przeciwnicy to jest w ogóle jakiś absurd. Po 300 obrażenia? 400? Jak oni mają po 2k HP, to nawet z tym wampiryzmem nie dali rady, oni musieliby non-stop atakować. Dobra, dawaj drugiego tego typka. Idziesz na zwiady oczywiście. A weź pójdź na lewo, ja cię już wypuszczę na lewo. I mówię, poszukajmy artefaktów, bo ktoś mi napisał komentarz, że na tej pierwszej mapie jest najfajniejszy artefakt do zgarnięcia. Ty, może jak tutaj mam zombie, może w końcu jakiegoś bym zombiaka stworzył. Ja w ogóle żadnych zombie ciekawych nie dostawałem. Kurde, no to ma 250 HP, to ja robię coś takiego i doba. Nie ma zamku. Ja pierniczę, jaka to jest w ogóle deklasacja, jeżeli chodzi o poziomy. To jest kosmos. No ale mówię, chciałbym stworzyć tutaj coś nowego. Typu właśnie zombiaka nowego, z toporem, starczą na przykład. Łeb tylko zombie muszę dostać, jakiegoś szkieleta nowego moglibyśmy zrobić, hoplite. Ty nie, starczą, szkielet orka. Głowa szkieletu orka, nogi szkieletu orka. No to bez kitu, to całego takiego szkieleta orka moglibyśmy zrobić. Ty, no ja dostaję na tej mapie części golema i przeklętej zbroi. No to ja przecież puszczam to takie oro tutaj będzie, że to jest głowa mapa na to. Tylko mnie nie będzie stać na te rzeczy. To jest kłopot. Tu zaraz maga może bym zrobił jakiegoś. Ha. O, coś nowego trzeba tutaj zrobić. Coś nowego, ja bym się pobawił tymi receptorami. Ja szczerze na razie sprzedam. Łeb wezmę tej. Jeszcze jedna ręka. Nie będzie, no została przeróbka, była słaba. No ale nie będzie. I nogi jakieś szybkie. 38, 44, 48, 44, dobra, te. Cię wskrzeszamy na atak na bazy. To powinna się niszczyć bez problemu, no przecież te obrażenia. O, to bije 4, a to ile? Dużo. 200. No co to jest za dysproporcja w ogóle? Kosmos różnica, ale ty się nie ruszasz, ale ty się nie ruszasz, to się nie nadaje. Dobra, daj mi jeszcze jedną księgę lodu, bo tu widzę, że mógłbym fajnie maga zrobić, a jeszcze nigdy maga nie zrobiłem szkieleta. A bardzo bym chciał, kota wypuśćmy na szybciocha, niech pozgarnia różne rzeczy. Dostałem taki schemat, na regen na magiczne części ciała, dużo to mi nie daje. Mogę rozwalić na przykład to. Mogę, o właśnie, pisaliście, żebym rozwalał to. Wszystkie bronie magiczne dostałem plus do obrażeń, a to akurat bardzo spoko jest. Pisaliście mi, żebym rozwalał... A nie magiczne, przepraszam, też git. Żebym rozwalał za pomocą skilli głównie nie przeciwników albo leża, tylko biblioteki na przykład właśnie. To szybciej będę przejmował, otrzymywał różnego rodzaju schematy. No nie mogę dostać tej drugiej księgi lodu, co? A tu taki typowy mag wyjdzie. Tylko jakie nogi, takie chyba zwykłe bym dał wtedy. Tak samo orka maga bym zrobił, też nigdy nie robiłem orka maga. Tu w zbroi szkielet ork, ork szkielet w zbroi. Ork z hełmem w zbroi. No i jakieś ramiona orka szkieleta też w zbroi. Szkielet orka w zbroi z tarczą i z toporem. O, i mamy takiego w zbroi całego. Piorunochron, zmniejsza część wskrzeszenia, spoko. I to mógłby być nawet fajny. Szkielet orka na jeźdźcy, o! Pancerz, zdrowie, szybkość, uszkodzenia. No i on to już tak fajnie wygląda nawet. Dawajcie na zwiady, tutaj wszystkich na zwiady puszczam. Mapę jak najszybciej trzeba odkryć, tu po prostu mnóstwo rzeczy. Stalowy golem 75 szybkości, ty. A jak to mogę sprzedawać, ile za to many dostaję? No na wskrzeszanie tych
zwyklaków, to przecież jest dysproporcja jest w ogóle... Nie z tej ziemi. Tutaj tak samo mogę walnąć piorunik i już tego nie ma. No dobra, idź na bazy, to co? Jeżeli dobrze rozumiem, to ty masz na szota, a masz tyle pancerza, że jeszcze nie otrzymujesz obrażeń, no. Ja cię kręcę. To do obrony jakiegoś takiego zwyklaka bym zrobił. Zwyklaka, zwyklaka z tych lepszych. Potrójny Morgenstern, co to jest? Stalowy golem. Wilcza skóra to taki bardziej... mi się wydaje... mag właśnie. No, was to trute, puszcza mi padacie, nie? No, bezproblemowo. Ta truta jakoś specjalnie dużo nie bije. On tutaj zbije ich po drodze, więc gigalus. Czy tę grę da się jakoś przyspieszyć? Tego mi jedynie brakuje w tej grze. Przyspieszenie, ale jak ona potrafi lagować już na takim normalnej prędkości, to... na większej to już w ogóle jest masakra. O Boże, jaki ten ork jest słaby. Jak on sobie z nimi ledwo daje radę. W sensie, nie zabija ich za dobrze. Kurde, z jednej strony fajnie, bo bardzo czuć tą progresję, jak się gra w tę grę, ale jak się już przejdzie na wyższy poziom, to powiem wam, że totalnie nie ma sensu przychodzić, wracać na te poprzednie poziomy, bo dysproporcja między tymi poziomami jest w ogóle... no kosmiczna! Kosmiczna dysproporcja między poziomami jest. Ja szczura dzisiaj nie będę robił, coś czuję, więc go posprzedaję. Daj mi tą drugą nogę zombiaka, no taki zombiak ładny mi tu wyjdzie. Z mieczem i starczą, no tak typowo, nie? Do obrony bym takiego zombiaka gówno dał. Ty, ja muszę coś do obrony zrobić. A tu nie mam nic, żeby jakiś zrobić fajniejszy. Fajniejszego zioma. Klaty tu nie mam tego. Dobra, dawaj orka. To. Noga orka. Ej. Maczuga. Szkielet orka starczą. I do obrony zamku. Ork wojownik, szybkość uszkodzenia zdrowia pancerz, dobra, super. No i się wypuszczamy tutaj. Ty masz wampiryzm, więc na tych podstawowych przeciwników powinieneś sobie dać radę bezproblemowo. Boże, tylko on im w ogóle obrażeń nie zadaje, on się jakoś odpycha ich jakoś tak bardziej niż bronić ten zamek. No dobra, trzyma ich z dala od zamku, tyle dobrego. A to też jakoś zaskakująco dużo obrażeń zadaje. Oni w ogóle nie otrzymują obrażeń, co jest śmieszne, bo ja mam tak dobry artefakt wysokopoziomowy z innych map, że oni na tej mapie w ogóle obrażeń nie otrzymują. To jest masakra jakaś. O! Całego zoba, całego w zbroi mógłbym zrobić. Starczą hoplite jakiegoś. Szkielet żołnierz. Jak on jest tyci! Jak on jest tyci, tyci śmieszny, zabawny. No dobra, niech sobie będzie. Oni obrażeń nie będą otrzymywać. Oni nie muszą mieć wampiryzmu ani... leczenia, bo po prostu demeza nie będą otrzymywać. To jest jakaś... śmiech na sali. Kto to zniszczy? 130. No zniszczy. I on teraz nie wie gdzie iść. Tędy, tutaj na górę. Ja pierniczę, ale ta mapa będzie duża. Dobra, nogi zombiaka nadal nie mam. Nadal nie mam drugiej książki dla maga. A tego maga bardzo bym chciał, no. No mówię, to jest dzisiaj... kolekcja receptur po prostu. Szkielet orka z maską dzika. To ten wilcza skóra mi tu bardziej pasuje. Noga, noga i zwykłe dwie bronie jakieś. Taki dzik. Ork zwiadowca. Szybkość plus 20, o zobacz. Wzrok i jeszcze ma plus 10. Ej, to jest super już. O, no to jak najbardziej. Ale ty idziesz na zwiady, kolego. A mógłbyś pójść najpierw tutaj jednak? Ej, nie, no ten zwiadowca bardzo fajny. Wilcza skóra plus łeb. Toczone kości plus szybkość dają. O, to od razu ulepszam na maksa. Że kości po prostu szybkość dają, to szkielety będą się zdecydowały. Tu widać, powiem wam różnicę niesamowitą. To teraz szkielety na zwiady będą definitywnie najlepszą opcją. No dobra, tutaj obrońców w miarę mam. Też wilczam skórę tu by do orka, bo tego z laską bym wziął, nie? Taki się wydaje bardziej magowy, ale klaty żadnej nawet nie mam jego. Hoplity kolejnego nie zrobię, drugiej księgi nadal nie mam, drugiej nogi nadal nie mam. Kurhany orków, części ciała orków albo szkieletów co noc. A to jest bardzo fajne, ale niestety nie mam na to metalu. No nie wiem, no czy ja mam drugi odcinek chyba z farmienia na drugiej mapie będę musiał zrobić, bo ta trzecia to jest w ogóle jakiś kosmos. Ale co ciekawe, tu dostaję modliszki, a na drugiej nie dostawałem tych modliszek tak często. Tu gram chwilę, a już mam modliszek dużo, a modliszki żadnej nie zrobiłem nigdy.
A modliszki fajnie byłoby zrobić. Przepraszam. Ja zaraz będę miał w ogóle tego przeklętną zbroję, a to akurat bardzo, bardzo fajnie. Tak samo golema tutaj zaraz będę miał do zrobienia. Całkiem nieźle. Dobra, ja szczurów ja tu dzisiaj coś czuję, że nie będę robił. Ja szczury chyba najgorsze mają receptury. Trwałość wie, że przywraca z upływem czasu, to super jest do zrobienia. I z chęcią zrobię. Tytana to mi się dzisiaj nawet nie opłaca robić. Bez hitu, no jak tak ci słabi przeciwnicy są, a tytan jest tak wolny, to jego należa się nie opłaca wysyłać, bo jest po prostu za wolny. O, tutaj piorunik, elegancio i tu nikt nie musi iść teraz. Dobra, co tu mamy za nowe receptury? Klaty, w ogóle orka nie mam, co tu się dzieje, no? Ale muszą być jakieś komba łączenia innych ras ze sobą, nie? Niemożliwe, że same są tylko z jednej rasy. Nie, musi być jakaś abominacja, coś w tym stylu. Jest druga księga, dobra, dawajcie maga. I zwykłe ręce. I na zwiady. Bang! Szkielet kryomanta. Kość skaszania minus 10, wzrok plus 5, uszkodzenia plus 4. No też cię na zwiady puszczę, gdzieś tutaj przy zamku może. W miarę szybko się porusza. No te szkielety rzeczywiście są całkiem nieźle przyspieszone. Ja go tak puszczę w dół, żeby tutaj właśnie raczej w tę stronę zaczął sunąć. Tu na początku trzeba ich wypuszczać w dobrym kierunku z bazy, bo inaczej oni tak za bardzo nie wiedzą co robić. Dobra, mamy chyba zombiaka w końcu jakiegoś. Zróbmy, nie, miecz i tarcza. Taki najbardziej standardowy mi się wydaje. Martwy wojownik. Szybkość plus 15 dostaje, o proszę. No dobra, cię też wypuszczamy na zwiady. Idziesz w lewo, więc mi się nawet podoba. Dom Fechmistrza. Zwiększa obrażenia przez każdą broń ręczną o 3 punkty. Całkiem spoko. Ten na zwiadach. Tutaj kolejna baza do rozwalenia. Nie wiem, czy te meteory dadzą radę, ale... No meteoryty w porównaniu do błyskawic rzeczywiście... O Jezu, nie, nie, nie. Dysproporcja jest między tymi skillami gigantyczna. Ty no, ale ten zwiadowca mega fajny. Powiem wam, że jak mnie stać. Jest przedwczesny ork. Szkielet ork wojownika, Borys kryomanta, gdzie jest ork najeźdźca, nie, ork gigant, ork zwiadowca, a gdzie to jest? Nie zapisał mi się? Ten z zubem, ze skórą wilka, nie? A jest tu, bo on jest już rzadki. Brakuje tutaj włóczni, sam toporu. No dobra, i jego czekam. Powiem wam, że on jest najfajniejszy, bo bardzo dużo speeda dostaje po prostu. A mi zależy na odkryciu całej mapy. Przelecę kamerą całą mapę i zobaczymy, jakie artefakty tutaj zostawiłem gdzieś. Bo rzeczywiście, no chyba to jest jedna rzecz, po co mógłbym grać na tej mapie. Żeby znaleźć nowe artefakty. No dobra, oni tutaj powoli, powoli, ale dałem sobie radę. Czy ja mogę zrobić przekrętną zbroję? Pokój nędzarza, okej. Okay. Potrójny Morgenstern, młot. No i Kiry z przeklętej zbroi. Idzie na zwiady wysyłam. Kurde, no żadna specjalna nie wyszła. A jak szybki jesteś? 76. Wow, to te moje szkielety są szybsze. Ale ty jesteś tutaj w porównaniu do tych obecnych. Szczerze, ty zostań do obrony zamku. A ja was wypuszczę na zwiady, no bo co wy macie robić innego, nie? Bez kitu. On jeden tu je rozwali tytana pewnie nawet. No może nie tytana, ale da se radę, da se radę. Dobra, dawaj jakiegoś maga tutaj. Noga, moga. Bang. Kurde, pewnie wilcza skóra musi być. O, tak fajnie wygląda ten typ, no. Kurde, no. No ty to byś się nazywał Borys. No jak bum cyk cyk on powinien być magiem. Tylko pewnie wilczą skórę musi mieć. Na klacie tutaj. Dobra, kolejnego zombiaka moglibyśmy zrobić. Kusznik z tarczą? Ma sens? Szturmowiec. Szybkość uszkodzenia, pancerz, git. No i czy wypuszczamy na zwiady też gdzieś tutaj dalej? Wszyscy na zwiady, dwa należa, jacyś wolni. Ten już dokręca mapę dosyć. Dobra, ta mapa jest chyba mniejsza niż ta druga. Co jest mi na rękę? Bo ja chcę tutaj tylko szybko obejrzeć całą mapę i zobaczyć, czy jakiegoś artefaktu tu jeszcze nie zostawiłem. Rajan mi się nie przyda. Części ciała tutaj, orka lub szkieletu orka. Części cyklopów.
Bo cyklopów też wcale dużo jeszcze nie zgarnąłem. Dobra, mamy w wilczej skórze to, mamy ten topór. Kurde, topór się nie trafił nadal. Najeźdźca, wojownik, jaszczur, grenadier, strzelec. Fatalny, fatalny. Niby wzrok ma większy. A ile ma wzrok łeb jaszczura? 16, tyle co nic. Ten ma 4. Nie no, ten to się totalnie nadaje. Tragedia, zbroja starczą. Ta przeklęta zbroja jest gigamocna, naprawdę, to trzeba bardziej inwestować w te 100 HP za każdego nieumarłego na mapie, ale co? Każda moja jednostka? To to nawet niezłe, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1500 HP więcej mogą mieć. To to dużo. To dużo akurat, dobra. Dawaj coś na giga speeda. Według speeda. Stalowy golem, jeszcze z lataniem. Klata na maksa na speeda. No niech będzie to. I łeb najbardziej na speeda. Chociaż łeb to bardziej na wzrok bym wziął tutaj. I to będzie giga dobry zwiadowca. Najnieumarłym mięsnym części ciała zgniejące szczątki. No to już widziałem. Wzrok 12, 30, 25, 10, 5. Dobra, 30, tą głowę harpi trzeba dać. Dwie części ciał szkieletów. O, to jak najbardziej spoko. Dobra, i dawaj na zwiady. No jakaś taka super szybsza nie jesteś. 140 niby, no dobra, to jest różnica, ale nadal tak bez szału tą prędkością, nie? Tutaj baza, halo baza, ciach, piorunik. No mówię, tu jest taka essunia na tych przeciwnikach, że głowa mała, ale dobrze idzie odkrywanie mapy. No i mówię, szybko zgarnę jakieś surowce. Jestem tylko teraz ciekaw jednej rzeczy. Jak wyjdzie tytan, czy ja sobie tego tytana dam radę zabić samemu? Bez mojego tytana. Części ciał szkieletów, dawaj. A tu plus 1 HP, o Jezu, to bezsensowny upgrade wziąłem, niestety. Mówię, a ten typ jest nieśmiertelny i niepokonany, jeżeli chodzi o ten damage. Kotek ulepszony całkiem nieźle, fajnie tutaj zgarnia, chociaż on już tak daleko musi wyjść, żeby te surowce zgarnąć, że szok. No i też, ta harpia ich wyprzedzi, a oni się tutaj tak zgarnęli w jednym miejscu. To też nie jest najlepszy pomysł. No niby coś tam zamek biją, ale jakby chcieli, a nie mogli. Dobra, kolejnego jakiegoś... Kolejną jakąś recepturę ja tutaj bym zrobił. Magiczna różdżka. Plus to, plus to, plus zwykłe nogi i... Do tego księga ognia. Kościany mak ognia, no jest! Wzrok, regen, uszkodzenia, koszt skrzeszenia zmniejszony. Gdzie by cię tu puścić? Może tutaj na zwiady? Dawaj. No i do góry, super. A, że szkielet to nie jest wcale taki wolny. No 104 ma. Ten z najlepszych części ma 140. O tyle lepiej, że ona oczywiście tutaj jest jeszcze... lata, więc nad tymi bagnami wszystkimi przeleci i tak dalej. Boże, jak ja tutaj się męczyłem, pamiętam, na samym początku i to mówię, nadal te pierwsze części są słabe. Idź za ataku. Ile mu walnę z pioruna? Zwiększa obrażenia zadawane przez każdą broń magiczną o 3 punkty. Karmienie sprawia, że umarli z częściami mięsnymi mają plus więcej HP. Na bank on go sam by rozwalił, nawet bez pioruna. On mu nie zadaje obrażeń. On ma tyle pancerza. No to kurde, mówię. Z jednej strony to jest fajnie. Serio? Jeszcze tego nie zgarnąłem? To tu się opłaca nawet ich zbijać. Bez kitu! Z jednej strony bardzo fajnie, bo czujesz mega... Jak się moc zwiększa po prostu między podejściami, ale z drugiej strony no... O, nie mów mi, że ty padniesz. No ale ty jesteś takim podstawowym... lamusiarzem. Ale z drugiej strony nie ma po co wracać na te poprzednie mapy. Zupełnie nie ma po co wracać na te poprzednie mapy. Części ciał jaszczurów. Ty no, on ma tyle pancerza, że tu daje radę sobie tylko i wyłącznie dzięki pancerzowi. No i git. Ale mapy nigdy tak szybko nie odkryłem.
Super idzie, jeszcze mogę jednego odkrywcę jakiegoś zgarnąć. Więc może na razie odstawmy, chociaż ty golema zrobię. Golema zrobię. Iskrząca cewka Tesli. Pistolet parowy, piła parowa albo karabin maszynowy. Weźmy dwie iskrzące cewki Tesli. No i teraz speeda 80, te nogi dużo dają speeda, ale ta reszta to rzeczywiście taka nie za bardzo. A jak wzrok? 10. Golem kontroler, wzrok plus 30. Szybkość plus 10, pancerz plus 10. To akurat bardzo spoko. Gdzie tu cię wypuścić, byczku? Tutaj sobie pozwiedzaj. Tu sobie pozwiedzaj. A tu już skręc mapy. Nie, to ta mapa wcale nie jest taka duża, jak myślałem. Jak to bije? Chyba kilkukrotnie jak tak leci bije. To nie najgorzej pod tym względem, ale no... Nie wygląda jakoś super, nie? W linii prostej fajnie uderzy, ale tak to nie za bardzo. Ty no, no kurde no... Cała mapa prawie. Nie no, kolejny odcinek bez kitu. Nagrywamy na drugim, znowu jest farma. Bo trzeci to jest w ogóle deklasacja. Zombie w magicznym kapeluszu? Pierwsze widzę. Zombie z hełmem, lol. Ej, to tu jest dużo jeszcze rzeczy, których w ogóle nie widziałem nigdy. Zombie z tarczą? Ty bez kitu. Zombie z mieczem? Fajne rzeczy tu są. Dobra, dawaj tego. Nie ma nogi z butem, nie ma. Kurde, to w pancerzu nic nie zrobię tutaj. Łeb zwykły to... Czaszka i miecz. Be. Aha, nie miło. Jak to maksymalna liczba nieumarłych już? Dobra, gdzie są jakieś bazy? Piorunik, ciach. Tu była baza, pamiętam. Może została rozwalona. Bo te słabsze bazy jeszcze jestem w stanie rozwalić za pomocą meteorytów. Ale bez kitu, te meteoryty to trzeba, powiem wam, ulepszać. Bo tak to będę miał dwa spele do rozwalania już niekoniecznie tych baz, bo potem te bazy mają 25 koła HP, to jest różnica gigantyczna. Ale do przejmowania tych małych budyneczków. To jest bardzo spoko. Kurde, i czy ja tu gdziekolwiek jeszcze mam artefakt? Tak się przypuśćmy. Przypatrzmy tej mapie. Czy tu w ogóle zostały jakiekolwiek artefakty? Wydaje mi się, że chyba nie. Nie wiem, na jakiej zasadzie działają moje szkielety. Czy one zgarniają surowiec, który jest najbliżej? Czy gdy w zasięgu wzroku mają artefakt, to zgarniają artefakt? To coś jest? Czarny obelisk. Odbiera ci kontrolę nad nieumarłym na niewielkim obszarze. Aha, czyli jakbym grał i ręcznie sterował. No ale to bez większej różnicy. No tu chyba nawet nie ma już żadnych artefaktów. O Jezu, te Yeti przecież mnie tak cisnęły. A one teraz są tak beznadziejne. Ty, no nie ma chyba żadnego artefaktu, no. Cała mapa raczej ogarnięta. Jedyne co mi tutaj... Bez skitu! Ta mapa jest mniejsza, mi się wydaje, że... No nie, na pewno ta mapa jest mniejsza jak drugi dysk. Drugi dysk jest na 100% większy. Kurde, no to chyba nie ma co nagrać tutaj. Jakieś tam schematy zrobiłem na beznadziejnych szkieletów i tak dalej. Możemy zrobić, nie wiem, tutaj zombiaka maga. Starczą? Skuszą? No to nie będzie nic specjalne. Rozwalmy tego nieumarłego. Ta, zwykły ten wyszedł. A jest płaszcz jeszcze, kurde. Jest księga piorunów, dobra. No to można zrobić maga. Modliszkę bardzo bym chciał zrobić, ale nie mogę dostać klaty tej modliszki. No bo modliszka to jest jedyna chyba w ogóle część ciała, która nie widziałem, że miała jakiekolwiek różnice. W sensie tutaj czasem i w zbroi występuje, tutaj z inną bronią, a modlicha jest po prostu modlichą. A chciałbym mega zrobić modliszkę, bo to mi się wydaje, że może być bardzo szybka jednostka. 70 szybkości, mały minus szybkości na tym. Wzrok beznadziejny, co mnie dziwi. Modliszka to chyba myślałem, że dobry wzrok powinna mieć. No ale nic, zabijmy kolejną jednostkę, spróbujmy zrobić tę zbroję jakąś specjalną. No to tak, kusza i do tego tarcza może? Hełm? I nogi.
No, jak to nic, no. Serio? To golema zróbmy jeszcze nowego na dwie piły parowe. Wydaje się, jakby musiał być schemat na to. Jest, golem żniwiarz. Pancerz, szybkość uszkodzenia, okej. No, cię wypuśćmy w bazie. Do obrony, czy do czego tam, do ataku przeciwników. No modlichy nie zgarnę, nie zgarnę. Mówię, tu te receptury na słabych fajne są na tych pierwszych mapach, jasne. Bo tutaj dostaję plus 10 uszkodzeń czy coś. Ale no nie oszukujmy się, ja nie będę chyba nigdy robił szkieletów na trzeciej mapie. One są totalnie bezsensowne. Szkieleta na pierwszej mapie to ja będę robił do tytana. Ja muszę bez ki... Ole, fajna jest ta piła, ty. On się zbugował? A, ja go kontroluję, dobra, ty. On ma iść na atak. Na tej trzeciej mapie od razu robimy tytana do obrony, albo nawet ze dwóch. I dopiero wtedy możemy iść do przodu. Bo wydaje mi się, że bez tytana nie ma co na tym grać. Dobra, powiem wam tak, przejrzę szybko tę mapę wzrokiem. No ale totalnie nie widzę żadnego artefaktu. Jeżeli jakiś okaże się, że zostawiłem, a wy zobaczycie, ja najwyżej odpalę tę mapę jeszcze raz solo i ręcznie to zgarnę, bo nie widzę sensu wracać tutaj już na odcinkach nigdy. W następnym odcinku zagramy sobie znowu drugą mapę na zafarmienie, a potem już staram się przejść na trzecią mapę. Ale no widzicie, różnica jest kosmiczna między tymi mapami. Ale jakimś cudem 10 koła mi się udało zebrać. W ogóle nie mam pojęcia jak ja 150 koła to zgarnę na drugiej po prawie dwugodzinnym odcinku, nie? A tutaj z pierwszej mapy jakimś cudem tyle dałem radę zgarnąć. Szok. I na tej mapie też widzę, że nie ma tego nie zamku, ale nie ma tego budynku. To ja wszystkie już tutaj rozwaliłem bazy. Chyba? What the fuck? Ile? Dawaj tu tytana! Fala toksyn, dużo HP. O Boże, jak to jest dysproporcja. Części ciała obcych. Nie zrobię tego. Nie mam części ciała obcych żadnych. Magiczne mam. Tablica przykazań czy magiczna gwiazda? Magiczna gwiazda była super. A tą gwiazdę sobie zobaczę następnym razem. Boże, tyle magicznych części ciała, będzie problem. Tyle zgarnąć. O, wydaje mi się, że tyle to nie będę miał. Dobra, nie będę miał, nie będę miał. 8, 10, 11. Zobaczmy. Może? Ale będę miał giga koksa tu. Będę miał tyle części magicznych. Dobra. Wskrzeszamy. Ole, bydlak. Idziesz do ataku. Oczywiście, że tak. No bo to jest jakieś w ogóle... Co to jest? Za śmiercisko. Ej, jak 10 koła? No to jest nie do zabicia. To jest endgame. Jak się wszystkie te rozwali bazy. A czemu na drugiej mapie tak nie działa? Tam chyba są wszystkie te... Tytanów trzeba najpierw. W dobrą stronę tą kocą rzucasz w ogóle, podoba mi się to. Rób tak dalej, to tu długo przeżyję. Ej, koleżanku! Co on odwala z tą kosą? To jak starszy brat, jak się straszył, że cię coś rzuci, nie? I tak miał i z tyłu ręki tak... I tak do tyłu rzuca. No i na one hita już teraz. Umarłeś, ale gówno ty. No tego się nie spodziewałem tutaj. No dobra, no to następny odcinek, gramy na drugiej mapie. Robimy zbieranie surowców, a ja tutaj za tą dychę trzeci piedestał odblokowuję. I tu co miałem? Złoto nie. Tajne receptury, to jest nawet dobre. Bo z receptur teraz często będę robił. 750 max HP to jest dużo. Plus 100 HP, no to jest dobre.
dobre. O, masz kilka artefaktów w podejściu. O, ile artefaktów jeszcze nie zgarnąłem w ogóle. To sobie nie wiem, myślałem, że są z pierwszej mapy, to jest z drugiej. To jest z trzeciej, no ale więcej map nie ma, nie? To gdzie te artefakty się pochowały? Na trzeciej mapie tego wszystkiego aż tyle dużo jest? Czy na drugiej coś olałem, nie wziąłem? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Piszcie, piszcie. Albo ten kieszonkowy magnes, ale na razie to mi chyba HP jest potrzebne. Bo tam tak cisną, że... Chociaż będę grał na drugiej mapie. Już za pamięci dam na razie ten. Na drugiej mapie dawałem sobie radę, wezmę sobie ten magnes na zgarnianie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, misiaki, no a dzisiaj taki trochę fejlik, ale i tak 40 minut, kiedy to zleciało, nie wiem, czy tej grze to mi tak czas leci, że to jest masakra. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pojutrze już. Trzymajcie się i cześć, pa pa!